Wiesz co, ta płyta jakby, ona ma bardzo wiele aspektów, ale nie robiłbym z niej za mądrej płyty. To znaczy, bo ostatnio mówię zbyt dużo o mądrościowej płycie, o społecznych tych, generalnie to jest płyta muzyczna z przesłaniem, które mi towarzyszy jakby od samego początku. Myślę szczególnie ważnym w kraju, w którym od lat jesteśmy rozbijani, a to przez zabory, a to przez komunizm. Ja teraz na własne życzenie się rozbijamy. W dodatku z takiego zniewolenia dosłownego komunizmem w 1989 roku parę lat upłynęło i rozwalamy się mentalnie, a to za sprawą mediów przeróżnych, w sposób zupełnie nieuzasadniony i w zasadzie robimy sobie sami wbrew, mówiąc kolokwialnie. I to jest te wszystkie wyziewy nienawiści, zupełnie racjonalnej, te próby podzielenia tak symetrycznie tego biednego kraju, te historie, w których rodzina się nie może przy Wigilii spotkać, nie wiem, dziennikarze nie mogą sobie ręki podać, z muzykami jest jeszcze w miarę, chociaż w miarę. Też nie do końca, ale w miarę, tak. No i to jest okropne i myślę sobie, że to jest czas taki, żeby się unieść ponadto, żeby się przyjrzeć, co jest powodem tego, tej niechęci, żeby, to, o tym mówię często, bo to każdy powinien sobie zajrzeć we własne sumienie, a na przykład w historię swoich poszukiwań na laptopie, czego to szukaliśmy, jakich informacji ze świata w ostatnim tygodniu. Wydawałem, że u każdego okazuje się, że przynajmniej z połowę tych informacji zajmują nam te, w których ktoś komuś dokopał, ktoś komuś obrobił, no, i tak dalej, prawda? A te, w których, nie wiem, jest jakaś spotkanie dotyczące rzeczy znacznie ważniejszych i dłużej funkcjonujących, typu sztuka, jakiś wywiad z ciekawym artystą, albo opowieść, co tam nowego w elektronice, czy ja wiedzą, jaka książka. No, z książką to przesadziłem, bo czytelnictwo u nas jest w ogóle dosyć żenujące, ale myślę sobie, że no dobrze byłoby się czasami tak zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. To poddawanie się takie mentalne, takie zniewolenie, powtarzanie rzeczy, które są, które ciężko uwierzyć. No ciężko powtarzanie i różnicowanie się na przykład z powodu tego, że jedni wierzą w jakąś teorię opartą na parówce i zgniecionej puszce od coli w jakiś spisek Putina z Tuskiem doprowadzający do mordu. To są jakieś, ja wiem, że są ludzie, którzy wierzą na przykład w Stanach w to, że Elvis Presley żyje, ale to jest garstka. Że Ziemia jest płaska. Jeśli to jest tak, no, że Ziemia jest płaska. No Ziemia płaska to oczywista, nie może być okrągła, bo byś tu nie mógł, przez płyta by się zsunęła. No tak, by się kiwała. Ja prosto wierzę, ale i jest mnóstwo takich faktów, że do owego owsiaka powrócę, no bo nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć coś takiego, że człowiek, którego, już pomijając wszystkie inne rzeczy, że u niego gdyby schował przypadkiem, gdyby mu się u niego zawieruszyło 5 zł, to natychmiast miałby wszystkie CBA całego świata na głowie. Jest inny koleś, który po prostu tam od 6 czy tam 7 lat co roku mówi, że ukradł. Jurek wytacza proces, wygrywa, tam jakoś mimo to jeździ z wykładami, opowiada, że ukradł. I to, że on jest, to mnie w ogóle takie postacie nie interesuje, bo to jest żenada. To, że jakiś inny dziennikarz go zapowiada jako człowieka, który się odważył, odważył się przeciwstawić owsiakowi, to już jest żałosne. No, ale najgorsze jest to, że tam jakieś kilkanaście tysięcy odsłonięć, jakichś jego spotkań i ten, i że on jest bohaterem na swoim osiedlu, czy tam w swojej miejscowości. I że my go robimy tym, to nie on sam się robi, tylko my jako społeczeństwo, które tam wchodzi, klika, lajkuje, mówi wreszcie ten i tak dalej. I to jest to, o tym powtarzam, to jest dość wdzięczne porównanie, że to jest coś takiego jak przypływie naszej niechęci do samych siebie i pretensji do świata całego, wypisujemy na samochodzie śrubokrętem napis na przykład, albo coś takiego, a następnego dnia rano budzimy się, okazuje się, że sobie to wydłubaliśmy na własnym aucie. Bo się pomyliliśmy. No bo co by nie mówić, przecież ponad miliard złotych w tym naszym bidnym, to jest najgorsza rzecz, która nam kompletnie nie wychodzi od 89 roku, to jest leczenie ludzi. Nie ukrywam, że jak Państwo będą w moim wieku, to będą już tylko o tym myśleć. Nawet nie szczęśliwie odpukać nie z racji mojego zdrowia, na przykład moich rodziców. I że my sobie sami chcemy odebrać przynajmniej część lekarstwa. Przecież tam
z tego, co Jurek robi, korzystają tysiące ludzi. I my po prostu, ja nie wiem, po prostu nie jestem w stanie, przyznam się szczerze, że to wszystko, co się wokół Jerzego dzieje, to jest dla mnie przejawem, na szczęście nie zbiorowego, nie masowego, ale jednakowo szaleństwa, no, które można przeliczyć na kilkudziesięciotysięczną społeczność, być może, że kilkaset tysięczną, plus parę osób, które trzepią na tym kaskę i tak dalej. Więc myślę sobie, że żebyśmy tak bardziej uwierzyli w siebie, bo my tak, ponieważ my w sobie samym nie wierzymy, to nie wierzymy też nikomu na zewnątrz. No, myślimy, że wszyscy są tacy źli jak my. Tam.